Cześć, z tej strony Łucek, witajcie na moim kanale. Szybki patent. Już wam kiedyś pokazywałem, jak na urządzeniach z Huawei'a ogarnąć usługi Google. Działało to, ale w przypadku starszych wersji ROMu, które mogliście mieć u siebie na smartfonie, no ale cóż, wiadomo, każdy chciałby mieć usługi Google'a, czyli YouTube'a, Gmail'a, Sklep Play i różne inne z tym związane rzeczy na swoim smartfonie, no ale wiecie jak jest, administracja nowego prezydenta nic nie zmienia, jeżeli chodzi o ograniczenia, jeżeli chodzi o Huawei'a, więc trzeba sobie radzić. No więc cóż, wcześniej pokazywałem wam na P40 Lite, jak to zrobić za pomocą Greenify, czy jakoś tak, to, no film macie, zobaczycie. Działa to, ale w przypadku starszych wersji ROMu, no ale co gdy macie najnowszego, na przykład Mate 40 Pro, P40 Pro, chcecie wgrać najnowszy soft, mieć najnowsze Emotion UI na pokładzie, no to co wtedy zrobić? No cóż, patrzcie, na przykład tak. Ta-da! Mamy YouTube'a, normalna aplikacja. Na przykład mamy normalnie Sklep Play. Możecie sobie wybierać, co chcecie, co zainstalować, jak, skąd i tak dalej. Cóż, jest na to najprostszy patent, a mianowicie coś, co się nazywa Dual Space. Jak to zrobić, jak to ogarnąć, żeby to działało? Działa praktycznie na każdym, na smartfonie, który nie ma usług Google od Huawei'a. Można sobie dogrywać Face'a, jak widzicie, tylko niestety problem jest taki, że trochę reklam gdzieś się mogą pojawić. Możecie mieć oczywiście, tu widzicie YouTube'a, gry Google Play. Możecie dograć gierki, których nie ma, doinstalować coś, na przykład zainstalujmy sobie Instagrama, którego no tutaj nie było. No co byście chcieli, to praktycznie można. Fakt, nie zawsze wszystko do końca idealnie będzie działać, bo niestety płatności Google Pay nie zadziałają. To będzie problem, no ale usługi, czyli sklep, Gmail oczywiście, tutaj mam stworzonego, jakiś tam adres mailowy jest, oczywiście działa. Jak to zrobić? To już mam ogarnięte na Mate. Zobaczmy, jak to zrobić na P40 Pro. Jak już wam powiedziałem, szukacie czegoś takiego jak Dual Space. Wystarczy wejść sobie w sklep właśnie, otóż to Huawei, a wpisać Dual Space, zainstalować, no i cóż, odpalacie. No ale dobra, gdzie jest ten sklep Google? Patent jest taki. Wersja Dual Space'a, która jest aktualnie dostępna właśnie w App Gallery, to jest, jeżeli dobrze gdzieś tu znajdziemy, 3.2.6. Co musicie zrobić? Z linka, którego daję wam pod spodem, ściągnąć troszkę nowszą wersję, a mianowicie 3.2.7. No i cóż, trzeba to zainstalować. Dajemy sobie zainstaluj. Otwórz, zezwolić trzeba na wszystko, co trzeba. No i cóż, nagle pojawia wam się na pewno animacja, co trzeba zrobić. No tak to by ktoś to tutaj ogarnął, ale mniejsza o to. No, to sobie przejdziemy. Można coś dodać, sklonować, no mniejsza o to. No i nagle pojawia wam się Dual Space w tej wersji. No niestety, na reklamy jesteście trochę skazani. Gdzie już macie, co nas interesuje, czyli są usługi Google'a. Jest sklep Google Play, gdzie normalnie można sobie się zalogować, wpisujecie swoje dane, sprawdza wszystko, działa to bez problemu. Czy to jest P40 Lite, czy to jest Mate 40 Pro, czy to będzie P40 Pro, jak tutaj widzicie, więc no dobra, weźmy sobie, zalogujmy się, ja tutaj sobie wpiszę może mojego maila, ale to tak wiecie, gdzieś troszkę zrobię małe cięcie, bo po prostu no nie będę wam pokazywał moich danych. Albo może zróbmy prościej, na szybko. Po prostu utwórzmy sobie jakieś dowolne konto. Załóżmy, że dla mnie. Nazwijmy sobie się Łukasz. I Łucek. Jest. No i dobra, dzień urodzenia. A damy sobie taki. Dobra, jestem mężczyzną. Idziemy dalej. Jakiś Lucek Lukasz 47. Takiego maila sobie stworzymy. Jakieś hasło. No to damy sobie Lucek. Jakieś dowolne. Raz, dwa, trzy, cztery. Kropka. Ciach. No i niestety trzeba użyć numeru telefonu. Więc tutaj. No dobra, weźmiemy sobie, wpiszę jakiś numer telefonu, jeden z wielu. No i świetnie, wpisałem sobie numer. Czekam właśnie na sześciocyfrowy kod, więc właśnie przyszedł, słyszycie powiadomienie, weryfikacyjny Google 0 3 9
5, 5, 7. Jest. No jest, dobra, tu sobie więcej opcji. Nie dodawaj mojego numeru telefonu. Bo po co to jakieś takie konto stworzone? Po to, żeby tylko nam było. Jedziemy dalej. Szybka personalizacja. Ciach, to sobie tam potwierdzamy. Zgadzamy się na oddanie energii. No i dobra, kopia zapasowa nie potrzebuje. Akceptuj. Akceptuj. No i co? Mamy sklep Google. No to dobra. YouTube. YouTube. Weźmy sobie go. Zainstalujmy. Wybieram szczegóły konta. Pomiń. Czekamy chwilkę. No i dobra. Co się dzieje? Na Huawei P40 Pro macie normalnie odpalnego YouTube'a. Dobra, no żeby było, że to nie jest jakaś ściema. Wejdźmy sobie w mój kanał. Mackowski, pach. Tak. No i co? Leci film. Proszę Was bardzo. Szybki patent, jak szybko mieć usługi Google'a. No myślę, że działa to od razu. Praktycznie nie trzeba nic robić, że nie trzeba maila, znaczy nie trzeba nic z romami kombinować. No więc dobra, no to to już mamy. No ale okej. No inne usługi Google'a. Co potrzebujemy? Na przykład Gmail. No przyda się odebrać pocztę. Dla wielu osób jest to konieczna sprawa, żeby to było. No wypada mieć to na telefonie. No to sobie otwórzmy. Założyłem przed chwilą konto. Witamy w nowym Gmailu. Otwórz, jest to konto. No coś tam sobie damy. Tak. Tak. Ciach. No i co? Jest. Działa. Wszystkie maile. Coś tu gdzieś mamy, że coś przyszło. Nie wiem. No, zespół Google, witamy Cię. Dzień dobry. No ale dobra. Jak widzicie, zawsze jest to tutaj w tym miejscu. No, nie wiem, co byście jeszcze chcieli, no to już to można doinstalować, co chcecie. Szkoda, że płatności nie ogarnia to jeszcze. To trochę mały minus, no ale już, czyli jest Gmail, mapy już były wcześniej, chociaż na Mate, na P40 trzeba było. No to sobie może jeszcze weźmy mapy Google, no właśnie. Dajmy sobie mapy, bo to najbardziej potrzebna, standardowa rzecz, jaką każdy praktycznie chce mieć na smartfonie. Czekamy chwilę. Otwórz. No i super. Już można sobie ogarniać. Teraz, cóż, niektóre rzeczy czasami może się zdarzyć, że Wam coś nie zagra, nie działa jakaś gra. Możecie posprawdzać. Myślę, że większość powinna działać, gdyż no, to Play Games, właśnie zobaczmy, czy wiele gier właśnie łączy się z tym. Z grami Google'a, czy jeżeli sobie to otworzymy, czy to zadziała, czy nie, czy będzie wisieć. Z tego co pamiętam, chyba nie do końca, ale to wiecie, to trzeba po prostu przetestować. Najbardziej podstawowe usługi chodzą, czyli Gmail, mapy, YouTube. Możecie też instalować wiele rzeczy, które nie ma w App Gallery, tylko jest tutaj. No ale co jeszcze, jeżeli na przykład właśnie nie chcecie ciągle chodzić tutaj w tego Dual Space'a, no to dobra, ja na przykład do testu, widzicie, miałem YouTube'a odpalonego ze strony, jeżeli chodzi o moje speed testy. No to dobra, to mi już się teraz... Ten skrót, który się tu utworzył, nie jest mi potrzebny, no więc jeżeli już mam zainstalowanego YouTube'a, to możemy go sobie jako skrót wyrzucić normalnie na ekran, co też uczyniłem. I mamy już ten skrót do YouTube'a, właśnie widzicie, do tego na Mate'cie widzieliście taką małą ikonkę, kwadracik z boku wcześniej, no i sobie go tutaj dodaję. Też w speed testach nie używam App Gallery, no to spoko, App Gallery, ciach, to robimy tak, dodaj skrót, dobra. Sklep Google. Ciach. No, dawaj. Nie przycisnąłem. No, i już mamy. I teraz bezpośrednio możecie sobie go ogarniać. Tylko właśnie jedna rzecz, która trochę denerwuje, że zawsze przy wyjściu wraca do miejsca, gdzie był, gdzie jest ekranu, gdzie jest właśnie zainstalowany ten otóż to. Ta aplikacja Dual Space. No i czasami niestety wraca do miejsc, pokazują się jakieś reklamy. No ale co, żeby było, że działa to z każdym ROM-em. Zobaczcie sobie, co mamy na tym urządzeniu. Mamy tutaj Emotion UI wersji 11, Android 10, zabezpieczenia z 1 grudnia. Jeżeli chodzi o Mate'a, też mamy to zainstalowane, bo to już tutaj widzicie, jeżeli chodzi o same ustawienia. Informacje o urządzeniu też jest 11 MUI.
Motion UI zabezpieczenia 1 października 2020, czyli dwa najnowsze ROMy, więc no cóż, najszybszy, chyba najprostszy możliwy patent, działa bezproblemowo, tylko korzystać, cóż. Tyle. Macie jakieś pytania? Piszcie w komentarzach, oczywiście link na dole pod filmem, gdzie pobrać najnowszą wersję Dual Space'a. No i cóż, korzystać. W końcu, jak nie dają nam tego po dobroci, trzeba kombinować. No ale w tym momencie korzystanie z tych urządzeń staje się zdecydowanie prostsze. No i macie to, co chcecie. Chociaż tu nawet w Mejcie można było, w sklepie też wszystko jest ciach. Jest ciach. No tak jak być powinno, to mi się podoba. Tyle. Nie zawracam. Macie wszystko na dole. Jak coś, to pytać. Z tej strony Ucek. Trzymajcie się ciepło. Hej.